Witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Na początku ogłoszenie, jeżeli majsterkujecie Wy lub Wasi znajomi, a my możemy Was wesprzeć technologią hydrostrumieniową naszymi maszynami WaterJet, dajcie znać w komentarzu. Chętnie wesprzemy najciekawsze inicjatywy. Informacje kontaktowe w opisie filmu. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić Państwu najnowsze akcesorium do maszyny WaterJet. Jest to rewolucjonizujące narzędzie, które jest game changerem w świecie hydrostrumieniowej technologii. Dzięki tej sprytnej przystawce z precyzyjnej maszyny do cięcia wodą robimy najdroższą w świecie inteligentną drukarkę. Pół żartem, pół serio, chociaż pod koniec odcinka pokażę Wam praktyczne zastosowanie tej przystawki, która w niektórych sytuacjach może pomóc użytkownikom maszyn WaterJet. Na początku muszę Was uprzedzić, że to akcesorium nigdy nie wejdzie do sprzedaży, ale każdy sam na własną odpowiedzialność może takie coś stworzyć. Wszystko rozpoczęło się od idei. Co innego można zrobić z maszyną WaterJet, oprócz tego, do czego została stworzona, czyli precyzyjnego cięcia wodą. A może przekształcić maszynę na urządzenie artystyczne, tylko zamiast głowicy zainstalować jakiś marker, długopis lub ołówek, aby maszyna zmieniła się w artystę, malarza, rysownika. Zróbmy to. I tutaj nasuwa się pytanie, w jaki sposób przymocować pisak do maszyny? Drugie pytanie, co zrobić, aby pisak nie był sztywno przymocowany do maszyny? Dział serwisowy poinformował mnie o największym niebezpieczeństwie związanym z tym projektem, a mianowicie pracując przy maszynie Maxiem, która ma zamontowaną głowicę kątową Edge-Jet. Specjalnie dla tej głowicy zaprojektowano tuby miksujące, które mają zwężenie i podczas kolizji tuba pęka. Po przeszukaniu warsztatu za częściami znalazłem odpowiednie podzespoły. Do konstrukcji wykorzystam starą głowicę, kawałek rurki, podkładkę, nakrętki, sprężynkę od długopisu oraz gumową uszczelkę. Po złożeniu wszystko w całość, tadam, przystawka gotowa. Czas na test. To jest właśnie artystyczny sposób wykorzystania tego akcesorium. Staram się jak najmniej ingerować w edycję obrazka, ponieważ ciekawy jestem, w jaki sposób oprogramowanie zinterpretuje to, co mu zadałem. Można by rzec, że to działa jak sztuczna inteligencja. Oczywiście można zaprojektować coś z większą precyzją i efekty będą troszeczkę się różniły. Czas na praktyczne zastosowanie. Sprawdzi się przy cięciu materiałów wielowarstwowych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia materiału podczas przebijania. To rozwiązanie daje nam możliwość zaznaczenia miejsc przebić i przewiercenie wiercąc dziurę. Oczywiście firma OMAX przewidziała taką sytuację i w swojej ofercie posiada specjalne akcesorium do tego celu, a mianowicie wiertnicę, która nawierca materiał przed rozpoczęciem cięcia. Więcej informacji na ten temat w linku w opisie filmu. Przedstawione rozwiązanie na filmie nie jest rekomendowane. Można stracić gwarancję i narazić się na koszta, więc naprawdę uważajcie. A na sam koniec WaterJet narysuje swoją interpretację mistycznej postaci, którą jest nasz prezes. Zanim się pożegnamy, mam jeszcze dwie informacje dla Was. Jedna to nie zapomnijcie o targach ITM w Poznaniu. Przybądźcie, zobaczcie najnowszą maszynę WaterJet, zbijcie z nami piątkę i wytnijmy coś ciekawego. Druga informacja, najważniejsza, w ten piątek firma kończy 19 lat. I z tej okazji chcielibyśmy Wam rozdać kilka upominków. Każda osoba, co zostawi komentarz wszystkiego najlepszego, dostanie w prezencie takiego właśnie oto multitula. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!